O tym się mówi. Marcin Cecotka, witam Państwa. Naszym gościem jest dziś wójt gminy Wola Krzysztof Porska, Roman Drozdek. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za panem, za mieszkańcami bieg niepodległości. To wczoraj, jak się udało? Udało się bardzo dobrze. Uroczystość odzyskania niepodległości przeżyliśmy godnie. Bieg niepodległości bardzo aktywny, puchary wręczone. Pan także aktywny, najlepsi biegacze. Ale pan także aktywnie, czy tylko aktywnie wręczał puchary? No niestety z powodu braku czasu aktywnie, bezpośrednio w biegu nie uczestniczyłem, ale aktywnie uczestniczyłem przy wręczaniu, dziękowaniu i gratulowaniu. Ile osób uczestniczyło w biegu? Jeżeli dobrze pamiętam, około 200. Podobno macie pomysł na drogi powiatowe. Na czym ten pomysł polega? Mamy bardzo dobry pomysł na drogi powiatowe. Dla przypomnienia trzeba powiedzieć, że jest to zadanie powiatu piotrkowskiego, ponieważ patrząc na infrastrukturę na terenie gminy Wola Krzysztoporska, mamy zamysł ambitny w tej kadencji wykonać, dokończyć drogi gminne. Jest ich około 35 km, natomiast z wielkim niepokojem, obawą patrzę na drogi powiatowe, których jest ich na terenie gminy około 80 km, no i około 30-40 km. No dobrze, a na czym ten pomysł polega? Na tym pomysł polega, iż oczywiście powiat przyjął strategię budowy, przebudowy tych dróg, ale uzależniając wykonanie tego zakresu od pomocy, dużej pomocy ze strony budżetów gmin. No niestety nasz budżet nie pozwala na to, żeby wielkomilionowe pomoce szły pod adresem powiatu. Powiat tłumaczy to tym, iż ma skromne środki finansowe, natomiast patrząc na ranking wykonany przez wspólnotę w ostatnim czasie, który podsumowuje 2014 rok, no niestety z przykrością trzeba powiedzieć, że w zakresie wydatków na administrację publiczną powiat piotrkowski wypada bardzo marnie. Tak, panie wójcie, ale powrócę do tego pytania. Na czym ten pomysł polega? Już kończę, panie redaktorze. Wydatki powiatu na administrację publiczną wynoszą o 32% więcej od średniej krajowej na 148 powiatów. I teraz, gdyby sprowadził te środki na administrację publiczną do średniej krajowej, co stanowi kwotę około 3 800 000 zł rocznie, przez kadencję około 15 milionów złotych, i te pieniądze przeznaczył na infrastrukturę drogową, następnie te pieniądze pomnożył o pieniądze pozyskane z różnego rodzaju funduszów, plus udział, pomoc gmin około 2 milionów z każdej gminy, to mamy około 50 milionów złotych, które możemy przeznaczyć na infrastrukturę drogową, co przyniesie wielki efekt w postaci wyremontowania, przebudowania około 70 km dróg na terenie całego powiatu. I to jest moja propozycja zgłaszana na ostatnim konwencie wójtów pod adresem pana starosty, władz, i nadal będę oczywiście tutaj ponaglał te prośby, apelował, żeby pochylić się nad tymi wydatkami, bo jest, powiem, niepowtarzalna szansa, aby potężne pieniądze przeznaczyć na infrastrukturę dróg powiatowych, bo niestety przynajmniej na terenie gminy Wola Krzysztoporska jest ona w stanie fatalnym. Natomiast nas niestety nie stać na to, żeby udzielać pomocy wielkomilionowych dla powiatu. Już udzieliliśmy tej pomocy na najbliższe 2 lata w kwocie około 1 600 000 zł. No więcej nam nie stać, ponieważ panie mamy... Panie wójcie, czy to prawda, że będziecie inwestować na przykład w baterie słoneczne i fotowoltaikę? Jest, panie redaktorze, taki zamysł, bo mamy wstępne informacje, że ponoć na ten cel uzyskamy około 2 milionów złotych. Jeżeli to się sprawdzi, jeżeli to się skonkretyzuje, na pewno nie przegapimy tej szansy. Skąd te pieniądze? Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub z Regionalnego Programu Operacyjnego. Czekamy z niecierpliwością na precyzyjne, konkretne informacje i jeżeli tylko takie nabory będą ogłoszone, zapewne przystąpimy do tego. No, warto te 2 miliony ściągnąć, żeby przeznaczyć to na bezpośrednie... A sprawdzaliście, czy byłoby zainteresowanie wśród mieszkańców gminy? Robimy wstępną analizę na spotkaniach z sołtysami. Oczywiście zainteresowanie jest duże, bo jest to po prostu korzystne dla właścicieli posesji. Udział właściciela w tych kosztach to około 1500-2000 zł. Całkowity koszt... Jednorazowo? Jednorazowo. I to by polegało na tym, że całkowity koszt
szacunkowo na ten moment około 5-6 tysięcy złotych. Przez okres 5-7 lat gmina byłaby właścicielem tych instalacji. Po tym okresie przechodzi to na własność właściciela posesji. Czy to prawda, że staracie się o powrót siedziby Komisariatu Policji do Woli Krzysztoporskiej? Tak, panie do stolicy redaktorze, gminy? Czynimy te działania już od 2-3 lat, praktycznie od momentu, kiedy ta siedziba została przeniesiona do gminy Grabica, ponieważ no niestety no ilość mieszkańców, ilość zagrożeń, specyfika gminy wymaga tego, żeby ta siedziba i ten bezpośredni kontakt policjanta był właśnie na terenie naszej gminy. No to długo walczycie, a na razie bez efektu. Dlaczego? No na razie mamy wstępny efekt w postaci takiej, że za chwilę uruchamiamy tak zwany punkt obsługi interesanta w byłej siedzibie komisariatu. Ja cały czas jestem w kontakcie, prowadzę rozmowy z komendantem Komendy Miejskiej i próbuję go przekonywać, że jednak zasadność lokalizacji tej siedziby jest właśnie na terenie gminy Wola Krzysztoporska, z uwagi na to, że w całym komisariacie, który obejmuje gminę Grabica, gminę Wola Krzysztoporska, najwięcej tych zdarzeń w granicach 70% jest właśnie na terenie gminy Wola Krzysztoporska i ta siedziba powinna mieścić się właśnie w tym największym skupisku, czyli na osiedlu w Woli Krzysztoporskiej, gdzie... Tam, gdzie było już wcześniej? Tam, gdzie było wcześniej, jak najbardziej jesteśmy gotowi udzielić wielkiej pomocy, wyremontować budynek na miarę XXI wieku, no ale z drugiej strony musimy mieć gwarancję, że ta siedziba wróci. Panie wójcie, jak pan skomentuje wyniki wyborów parlamentarnych? Prawie 60% mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, czyli tę partię, która jest dość, powiedzmy sobie szczerze, bliska pana sercu, prawda? No, trzeba się przyznać, panie redaktorze, że tak, nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jestem zwolennikiem, sympatykiem. Może nie we wszystkim się zgadzam, ale ten program przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość daje chyba największą nadzieję, szansę na to, żeby no, poprawić sytuację w kraju. No cóż mogę komentować, no, wynik mówi za siebie, 60% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, z uwagi że na to, że jest to zbieżne z moimi poglądami, mogę się tylko z tego tytułu cieszyć. No a jak cieszyć. Pan myśli, dlaczego właśnie w tej gminie tak wiele osób głosuje na PiS? Taka tendencja, panie redaktorze, występuje od wielu lat. Zawsze zdecydowana większość głosów oddawana jest właśnie na tą opcję. To wiem, a jak pan myśli, dlaczego? No trudno mi powiedzieć. No, myślę, że jest to efekt przemyśleń społeczeństwa, wnikliwej obserwacji programów, jakie przedstawiają poszczególne partie. No i tak jak ja wcześniej powiedziałem, też upatruję największe szanse w tej partii, jeżeli chodzi o dalszą poprawę bytu naszego społecznego codziennego. Polska znajduje się w ruinie? No ja bym tak nie powiedział, natomiast no, jest wiele do zrobienia, jest wiele do naprawienia i trzeba, panie redaktorze, dzisiaj wierzyć, że to nastąpi, bo tak się akurat dzisiaj składa, że właśnie dzisiaj ta nadzieja, którą Polacy otrzymali, no taki był werdykt, takie było oczekiwanie Polaków, wchodzi w czas realizacji. Myślę, że trzeba się przyłączyć do tego działania, żeby te nadzieje zostały spełnione. Bardzo dziękuję. Wójt gminy Wola Krzysztoporska, Roman Drozdek, był gościem programu O tym się mówi. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję wszystkim słuchaczom z FFM.